3 stycznia wspominamy błogosławionego Justyna Ukon Takayama. Justyn urodził się około 1552 roku w miasteczku Toyono, obecnie w prefekturze Osaka. Był synem bogatego pana feudalnego. Gdy miał 3 lata, na tamte tereny przybył i głosił Ewangelię święty Franciszek Ksawery wraz z grupą misjonarzy. Gdy chłopiec miał 12 lat, wraz z ojcem i rodziną przyjęli chrzest święty. To na nim otrzymał imię Justyn. Razem z ojcem wspierał pracę misjonarzy. Wybudował kilka kościołów i kaplic. Nie zmuszał nikogo do przyjęcia wiary katolickiej, ale dbał, by na jego terenach misjonarze katoliccy głosili Ewangelię. Ludzi mieszkających na podległych mu terenach otoczył opieką społeczną i podejmował działalność charytatywną. W czasie wojny domowej Justyn po ojcowsku dbał o zdrowie swoich żołnierzy. Był samurajem, dowódcą wojskowym, mężem i ojcem. Był szanowany jako człowiek prawy nie tylko przez chrześcijan. Ponadto był mistrzem ceremonii parzenia herbaty i kaligrafii. Pisał też wiersze, żył według zasad wiary i tymi zasadami ubogacił kulturę japońską. Gdy w 1587 roku w Japonii wybuchły prześladowania chrześcijan, Justyn stanął przed wyborem: wyrzec się wiary w Pana Jezusa lub zachować wiarę i być pozbawionym majątku, tytułów, przywilejów. Zdecydował się stracić majątek. 26 lat mieszkał na wygnaniu we własnym kraju. Służył innym panom, znosił złe traktowanie, ale pozostał wierny Bogu. W tym czasie dalej katechizował. W 1614 roku, kiedy rząd całkowicie zabronił wyznawania wiary chrześcijańskiej w całej Japonii i zakazał działalności kościoła, Justyn kolejny raz był zmuszany do wyparcia się wiary. Wytrwał w niej, ale skazano go na banicję do Manili, stolicy Filipin. Wraz z rodziną i 300 innymi chrześcijanami Justyn udał się w daleką drogę. W Manili przywitano go z wielką radością, jednak on, wycieńczony trudem tułaczki i morskiej podróży, zmarł 3 lutego 1615 roku. Miał około 63 lat. Jego pogrzeb odbył się w kościele katolickim z honorami wojskowymi. Beatyfikowany został 7 lutego 2017 roku w Osace w Japonii. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za stawiennictwem błogosławionego Justyna, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.